Halo, witajcie, tu znowu Ryfek. Cześć, witajcie, z tej strony Mangetsu. Wracamy do serii. Co my dziś robimy? Bijemy żuka. Bijemy żuka i jeszcze mamy innego bossa, mamy tego ptaka takiego. A, i meteoryt nam spadł na świat poza nagrywaniem. I czy to się nagrywa? Nagrywa. O mój Boże. To co robimy, na starcie od razu żuka? No, żuka. A, właśnie, jak ja biłem tego. Ścinałem drzewa, to mi wyleciał jakiś berbstaw i mam takie ptaszki. Ptaki, nie? One są spoko, bo latają, to pomyślałem, że je podzielę na pół. Będę miał dwa ptaszki, dwa gluty i tego. Ale coś drzewkowe. To są takie miniony normalne, czy. No, one biją. A, no one to... wlatują w przeciwników i biją. Fajne, podoba mi się. No dobra, to lecisz. Dobra. Gdzie? A, po lewej. Tylko ostatnio było tak średnio, nie? I tylko te naprowadzające coś były. Biły. Tutaj. To czekaj, żeby on mnie gonił, nie? Aha. No i co chcemy zdobyć z niego? To coś, co przywołuje te żuki. Te takie... A po ile one biją? Pamiętasz może? Czy... Nie mam zielonego pojęcia, ale więcej jak te moje na 100%. O, no to zdobędziemy. Jestem ciekaw, czy ten ptak będzie coś dawał dla nas, dla Barda na przykład. Kurde! Dla Summonera miał coś. I nawet jeśli teraz to już byłoby słabe w porównaniu z innymi moimi minionami, to wiem, że z tego się w przyszłości robi zdecydowanie lepszy przedmiot do przywoływania, więc tego ptaka i tak trzeba będzie zabić dla broni dla Summonera. Dobra. A ten, jeszcze zrobiliśmy parę domków. Tam rozszerzyliśmy nasz domek i po lewej są te komory gazowe takie oszczędne. Jezu. O Jezu, on się mi teleportował. No nie. Oj, kurde. Kurde. Akurat się zagapiłem, myślałem, że na minimapce będzie je widać. Nie wiem, czy dasz radę uciec. Dam radę, spoko. Trzymam się. Idę do ciebie. Grappling hooka masz to. No, idę do ciebie, żeby nie było. Ale wiesz co ci powiem, fajnie mi się tak gra od początku, tak znowu. Kurde! O. Nie, bo się kruszy tak jestem. Dziwnie. Nie. Dobra, jestem. No, to bierz go na siebie albo coś. On jakiś taki kurde jest w powietrzu, raz potem na ziemi. Tak, tak lata jak Spider-Man jakiś czy coś. Superman, nie Spider-Man. Super żuk. No, super żuk. Oj. O. Dobijesz go? Jak myślisz? Chyba ta, no te miniony coś tam robią. A ty oszukujesz, bo z miecza bijesz. A co ja mam robić? Nic, unikać tylko, nic. No i znowu się teleportował, śmierdziel. Ale przeżyj. Ej, mamy Traveling Merchanta, zobaczmy, może coś będzie fajnego. No i znów się teleportował! Nie, dobij! O Jezu! Jest. Udało się. No ale było blisko. Ale lak. I znowu miecz, no co za kupa. Zobaczę co u mnie będzie. Jest przybywaczka, jest. Widziałem. Jest, no. 10, no to ma więcej zdecydowanie. O jeden. To zobacz, przetestuj, może będą lepiej się tam pierdzielały. Tak, tak, one tak śmiesznie chodzą, fajniej. Widzisz, o, stoją. Elegancko. Centralnie przeciwniku, fajne są. No dobra. To ptaszka też tylko jednego zostawię, resztę żuki. To wiesz, co jest? To może... Co cię bije? Nie wiem, skarabeusze tu chodzą chyba, ale nie te twoje, tylko inne. Te wrogie zostały. Ten, bijemy jeszcze raz go, czy sobie odpuszczamy, skoro... Ja już go nie potrzebuję, więc nie trzeba go bić. Dobra, no to ptaka. Gotowy? Tu od razu ptaka lecimy, nie tak, meteoryt taka. Najpierw. Mhm, taka. Dobra. 2600 HP. Ale tu skarabeusze podskakują! Faktycznie! Ja mówię, będę musiał je kurde, wiesz, wyrzucić, tylko te ptaszki będą biły. A tu te skarabeusze też latają, porąbane. Dlatego ptaka jest taki trik, że się robi platformę tak, żeby te tornada cię nie raniły, a my tego nie zrobiliśmy, kurde. Ej, widzisz tak jak leci. No, dobra, chyba damy radę. Ej, serio, ja to nie wiem po co tym mieczem macham, ale to i tak nie dolatuje do niego. Ale chociaż go zakurzę, nie? Jakimś popiołem, kurde. Na śmierć zakurzę.
No ten lepszy cios robi, on jest dosyć silny już, po 70 bije. Jeszcze ten mod Magic Storage, tam chciałem zrobić coś i zrobiłem coś, co w sumie nie wiem co robi kompletnie. Mogę wam to zaraz pokazać. O Jezu, ja się zeslowowałem. No ja też, nie! No, Ale daliśmy radę, ciesz się. No. O Jezu. A pokażmy może widzom to, co zrobiłem, to z tego Magic Storage, bo nie wiem jak się robi ten, a coś tam zrobiłem, widziałeś zresztą. Wyleciał mi samon właśnie. To Magic Storage, co mówisz? No coś takiego w domku zrobiłem, nie wiem co to robi. A, to 0 na 40 itemów. No. Zobacz, tu jest. Tu na górze. Jak to klikam, to jest aktywne 0 na 40 items. A włóż tam coś. Nie da się, jak mam to wiem. Hashling Staff. O, zapomniałem, że to są takie zaptosy do przywołania. No. One są lepsze od wszystkiego, co ja mam. Zobacz, bo one mogą też nie trafiać z tych piorunków. Właśnie, tak? Chcę zobaczyć, jak one tam uderzają. Ja jest tam jakiś przeciwnik? Nie ma. Tu się zaraz znajdzie. Ej, Zephyr dostałem, przyda się, bo to na budki później jest, nie? A Zephyr to co to jest? Takie pióro. Takie. O ty, meteoryt tu jest, no tak. No, meteoryt nam się na glacier zrobił ten. Kurde. Weźmy bomby może z domku. No, można wziąć. No, takie są, kurde, raz trafią, raz nie. Też będę grał chyba na dwa ptaszki i dwa żuki. Mi się wydaje, że... Tak, mi się wydaje, że to jest najlepsza opcja. I teraz tą zbroję lepszą mógłbym założyć. To się wrócę po nią. Dobra. Jeszcze to możesz sobie wziąć, bo to jest na ciebie. Sandstone, ten ingot tu jest jeszcze. A to syf jest. Po co to? Teraz on ma 13 summon damage, a miał chyba 10 plus 2. plus 2. Kurde, nadal ta zbroja jest lepsza, co mam. Ej, w ogóle zrobiłem sobie jakiś drum mallet. To jest chyba do bębna coś, albo co to jest? No jakiś bęben wypadałoby mieć, albo ty ich bijesz. Ty spróbuj tą wiewiórkę zatłuc. A widzisz? No. Ty, i to ma... Miałem przez chwilę jakiegoś buffa, jak tym przesadziłeś. No, chyba ci defense zwiększa. Właśnie to jest taka klasa, która bije i ci jakieś buffy daje, to jest zarąbiste. No, widzisz. No. Pójdę, sprzedam cały syf, w końcu są sprzedawcy jacyś. Weźmy do Traveling Merchanta, mamy trochę kasy. Będzie. Traveling Merchant. Katana. No nic, no za bardzo. Lifeform Analyzer może ewentualnie kiedyś, ale to... Na razie nie. Ciastka Happy Days'a można kupić. Mediseed Crystal. A to dla Trowera są z tych sandstone ingotów. Słabo. Też sprzedam. Ja się tak zastanawiam, czy coś kupować tutaj u merchanta, ale chyba nie. W ogóle, bo idziemy wydobywać meteoryt. Ja nie mam złotego pikaksa. No tylko jeden mogliśmy zrobić, nie mogę ci dać jak chcesz, a ja bym... Nie, no to mówię, że ty musisz iść i wydobywać, nie? No ale możesz bombami jeszcze, nie? Tam... No tak, ale to mamy tyle 19. Bomb w ogóle? 19. To dużo. No dużo. A, to... ja mam jeszcze jedną przywoływaczkę do zrobienia, czekaj. Jaką? Słabą, 7 damage, ale chciałem zobaczyć co to jest. Z tych sea fragmentów się robi i wiem, że mi się potem ulepsza, więc tak mi się przyda. Blue Sakura. Wrzucę żuki. Co to jest? Co to jest? Jezu, jakieś takie dziwne, czekaj, jeszcze wrzucę wszystko i... Ty tak kruszą trochę, tak na niebiesko. No, strasznie, ciekawe jak to bije. Ciekawe właśnie, czy to bije, te, jak tak lata to... Czekaj, podejdę do... jakiegoś przeciwnika. I tak idziemy w prawo, wziąłeś te bomby? Mhm. Dałem ci nawet do eku. A no mam, rzeczywiście. A tu się będą przywoływać te. O, lecą, rzeczywiście. Właśnie mnie to denerwuje, że akurat na tym biomie się to zrobiło, bo raz, że będą te głowy meteorytów, a druga sprawa... O! Bomby możesz kupić, jak chcesz. Że ten PC. Kurde, one za ekran wylatują i przeciwników szukają.
Przez ściany lecą, wszystko tłuką. Weź tu coś wybuchnij może. No ale wolę te zaptosy. Już momencik, idę ci pomagać. Dwa ptaszki, dwa żuczki. Ty masz zbroję na samonera z meteorytu i masz nowy stafik jakiś. Tylko mi się nie chce nic przywołać. Mam limit 1 moich samonów, what the fuck. Nie wiem czemu. Aha, bo ja mam nadal te blue sakury przywołane, one kto nie są. Kto to jest? Spaceman, widzisz? Cześć, ja muszę umrzeć. Kto ja, to jest? Ja muszę umrzeć. Umieraj, ale ja zginę chyba. Jak tak pójdzie dalej. Bo te blue sakury jak przywołałem, nie? To dziwne coś. Nie mogłem tego odwołać. Nie było tego na pasku buffów, jak każdy sakury inny. Sakury to są z tych fragmentów, tak? Tak, tak, tak. Dziwne. To nie. No ale wiem, że więcej tego nie używam. Jak się baguje, no to... Teraz mam dwa żuczki, dwa ptaszki. Tam kurde to UFO lata, ono ładnie bije, nie? No, jeszcze glacier mi przyszedł z tego biomu. Ej ty, ubiłem Spacemana i wypadła mi sztabka meteorytu, ale sztabka, nie bryłka, nie? No to spoko. Fajnie. Dobra, to możesz wybuchnąć. O Jezu, patrz co pod nami. No, trudno, Jezu. Damy radę. Glacier, glacier. No. On taki biom z dupy, nie? No głupio, że tu akurat się zrobiło. Będzie denerwujące. Dajcie nam żyć! W spokoju! Chcemy dalej żyć. Fajne masz te żuczki. Tylko kurde, nie chcą zejść niżej i zabić tej pułapki. Chyba muszę im zrobić przejście. No, zabiją już teraz. O, no to elegancko. A pozbieraj te meteoryty też. Wiem. A tu jest przejście niżej chyba. No, tam jest jaskinia. Glacier! Nie! Idź ty! No jest jakim, jakiś kaszel łapie. Nie wiem czy pamiętasz, ale na początku healera też się brało. Bo to jest jakaś alergia chyba na serię, na początki serii. No nie, ten mnie zaraz zabije. O, dobra. Royal Claymore jakiś wyleciał. Nie. Jak debil. A my mamy wszystkie, jakby, nie wiem, stacje, żeby zrobić cokolwiek z meteorytu? No tak, w kowale normalnym trzeba. Aha, a ja mam 3 zdrowia. O Jezu. Chociaż zobaczmy, czy już możemy coś zrobić. Mam 100 bryłek, więc chyba coś już będzie. Space Slime. No, jest, wiesz co, ja ci już może zbrojkę zrobię. Ja też pewnie będę trochę tego miał, no 183 bryłki. Dobra, masz to i hełmu, na hełmie nie starczyło. Spróbuj zrobić. Jeszcze staw masz. A dla ciebie coś jest? Nie, nic nie ma. Hełm na Samonera. No jest. Bardzo fajnie. Meteor Head Staff. O kurde, ale to jest kozackie, już to widzę. O, ciekawe czy to strzela albo coś. Nie, ale jak wchodzi to tłucze ładnie. Tylko teraz... No, nawet jakbym miał troszkę mniejsze obrażenia z tą zbroją i tak ją będę trzymał, bo... Najzwyczajniej w świecie daje mi 21 defa, a tamta daje 10. A to ten, to... Masz już wszystko, co chciałeś z meteorytu, tak? Wydaje mi się, że tak. No to w sumie możesz jeszcze zobaczyć, czy to na pewno sprawdzę, wszystko i... Sprawdzę, co się w ogóle robi z tego meteorytu, bo nawet nie sprawdzałem. I przydałoby się iść w cave'y jeszcze po serca, nie? Bo ty chciałeś te gobliny mieć, to trzeba mieć 200 HP. No, to jak najszybciej. No. Goblina, tyle fajne rzeczy. Ty coś sobie robisz z tego meteorytu? Chyba nie, no nic tam nie ma z tego, co widziałem, niestety. No to założę resztę do skrzynki. Mhm. A z tego to nie wiem czy korzystać, to jest chyba jedyna broń u mnie na barda, która ma knockbacka, może odpychać. No z bliska tłuczesz młotem, no to... No to tak, no to w sumie nie jest młot, to jest chyba
Do bębna coś, do bębna taki, no. Dobra. No, fałka taka. To lecimy teraz w cave'y po prostu. Cave'y. A idziemy w to samo miejsce. A może pójdziemy do dungeonu? Po te książki takie. A jak chcesz. Tu jest dalej przejście chyba w tych cave'ach, tu gdzie byliśmy. Tu no, można dobra. Zejść. Okej. Bo pamiętaj, że masz jakiś tam jakąś książkę na swoją klasę, mm-hmm. na Summonera. Które to twoje odkrząknięcie dzisiaj? Nie, no sorry, przepraszam, ale... Serio, jakoś nie wiem. Rak płuc, atakuje. Rak płuc, no jak nic. No. A jeszcze teraz się tylko chemii muszę nauczyć i kurde, wiesz... Pichcić metę. Hashtag Walter White. Tu nic nie ma. Nie, ja tam byłem, tam nic nie ma. Po prawej. A tam niżej? Tam no właśnie tam niżej, nie ma tam nic. Nie! Dobra, żyje. Jest przejście tam dalej i jest domek. W biomie tym pustynnym. To tu jest przejście w lewo. No, no, chodźmy tam. A w ogóle, jak tu byłeś ostatnio, poza nagraniem, no to chyba jakiś też domek znalazłeś, tak, nie? I umarłem, dlatego do niego idziemy, bo go nie otworzyłem. Aha, to jest ten, no dobra. Właśnie do niego idziemy. Tu jest srebro, zbiorę. Nasze pamiętne zakopanie się tu. A tu też nie byliśmy, w tę stronę nie jechaliśmy. O, to żeśmy się przejechali. To o, się można przejechać. Tu coś jest? Nie, nic nie ma. Dobra, to jedźmy w lewo. Jeszcze ten jest tutaj, dziadek. Trąbka lepsza. A właśnie, bo można zaraz walczyć z tym... Ebenezerem Scrooge'em. Z czym? Jakim Scrooge'em? Ebenezer. Czemu Ebenezer? No Jezu, Ebenezer Scrooge, opowieść wigilijna, nie znasz? Nie, nie znam, niestety. Co? Co to jest? Wszyscy to znają. A, dobra, nieważne, tu schodzimy. Ebenezer. Tutaj gdzieś jest? Tak, tu zejście. Tu jest ten domek, tu umarłem. No i znowu zginiemy chyba. Nie, damy radę. Ta twoja trąbka dobrze odstrasza. Skutecznie. Co o, jest? O, i przywoływaczka oczka, możemy bić. O, no i super. No najsik. Coś jeszcze tu? O! Ten, biom z Tremormoda, zbagowany. No to w nim nic nie będzie raczej. Ale wiesz co, bo my wcześniej testowaliśmy na innym serwerze. To może na tym zadziała, te duchy i w ogóle. No może, nawet przejście ładne nam się zrobiło. W dodatku to jest parę wersji, wiesz, tych... Do przodu. No, dokładnie. Jest topaz, patrz, jest... topaz. Uuu. Life Crystal ja mam, wziąłem, użyłem. Drugi Life Crystal. Nie, to nie jest topaz. To jest opal, ej, jakiś nowy kryształek, opal. Też mam opal, właśnie biorę. Nie! 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 Karma wraca. Co za gówno. Jaka no. jest pora ten dnia? Noc, ale godziny nie znam. Połowa nocy. Zdążymy z oczkiem? Próbujemy. Zdążymy. Łatwo się robi. Zaczekaj. Przywołuję wszystko. A weź sobie może... jeszcze tutaj jest potek na prędkość. Zawsze coś. Jaką prędkość? Swiftness. A, no dobra. No to lecim. A dobra. Bez żadnej platformy? No, bez żadnej platformy. Zobaczmy. O jest. Nie widzę tego, ale okej. Ja też nie widzę tego, ale można spróbować. Jezu, jak one tłuką! Dobre są, dobre. No, te... Oko to jest idealny bosik na właśnie te... Meteor Heady, tak mi się wydaje. Chociaż w drugiej... Te kulki z Crimsonu przypomniały, te lepsze. No. Ale w one drugiej będą... fazie to one będą beznadziejne. Nie będą dały... No nie dadzą rady go gonić w życiu. Nic mu nie zrobią, nie? Jak coś to nawet nie podskakuj, tylko leć z Hermesami, nie? To on cię nie dosięgnie. Jak on szarżuje, nie? No, już niedużo. A, się przerzucił na ciebie. Tak.
Dobra, 400. Nie, ja go muszę wyjąć po prostu do góry, dlatego skaczę, nie? Mhm. Bo wtedy te moje... Dobra, o, i... 45. Ładnie, no, kurde. No, tarcza. A coś wypada ci z tego bossa w ogóle, mówiłeś, poza nagraniem. Tak, tak, rzadko jest takie coś do zrobienia tej broni. Tego od Keystone, to jest coś, co leci na samym początku gry. I mogę z tego zrobić broń dla Summonera, ona ma 31 obrażeń. Już dostałem rzecz z tego, ze Skarabeusza. Teraz musimy dostać to coś z oczka. W ogóle weź sobie, zobacz w recepturkach. Jest taka zbrojka na barda z demonitu. Taka śmieszna, śmiesznie wygląda, jak taki pajac, taki jak on się nazywa, błazen, o. A jest, Jester's Mask, no. No, fajne. A ten opal, co się z tego opalu robi? Też huka można zrobić, ty. Ile masz opalu? 4. Ja mam 10, serio. Ale tam zostały jeszcze 3 sztuki. No ja wiem, ale trzeba wracać. Kurde. No, lipa. No to lecimy. Ile nagrywamy, czekaj. 27 minut. Na barda jest coś, ej. Jakiś pierścień. Symphonic Damage zwiększa o 2. Ja bym to zrobił. Z tego opalu? Tak, tak. Jeden tylko. A, bo tak, to nie był topas, no to. No to rób sobie. Czekaj, to ja potrzebuję jeszcze takiej obrączki. A, to łatwo zrobić. Czego się to robi? Z żelaza? Z żelaza chyba, no. No jest, jest, band. Dobra, i mam opal ring. Fajne. Podoba mi się, że nowy kryształek dodali. To, co odłożyć? Tu powyrzucam. Dobra, no i możemy iść jak chcesz. Masz, łapaj. Shadow Diamond. Ty, a co to jest ten diament? Shadow Diamond? No, wyleciał mi. Storage Crafting Interface. Magic Storage. Terra Storage Upgrade. Nie wiem, co to jest, nie mam pojęcia. Obczaj. O, widzę Shadow Diamond, Magic Storage. Ale czekaj, jak ja to daję do craftingu... To nie to ma, mi... że z tego się robi, nie? No, what? Ale dlaczego? Nie wiem, dziwne. Ja już jestem na pustynię. No, a ja spróbuję, może uda się zrobić coś. Nie, nie da się, ale lipa. Na pustynię idziesz? A po co na pustynię? No do tych podziemi, gdzie umarliśmy przed chwilą. Ale ty idziesz dookoła tam, a tu było chyba szybciej. No najprawdopodobniej. Dobra. Nie mów mi, jak mam żyć, co? No okej, okay, już się staram mówić, nie? No właśnie. Jak masz nie żyć? Wormhole poleciał z gluta. Ja mam 3 wormhole, więc tutaj... Ja mam 4. Możemy nazbierać 30. Kurde, nie używajmy właśnie ich, nie? I zróbmy tego infinite wormhole'a. To odkładamy do skrzynki jakiejś, takiej. Dobra. No ja już jestem. Masz Hermesu, to nie fair. Masz Huka, to nie ty fair. Też będziesz zaraz miał. No wiem, to ci oddam wtedy Hermesy. Bo ja mam tego, a to... Jak to się nazywa? Sandstormina Battle? Dokładnie. Patrz, ja wiem, a ty nie wiesz. No i mam opal. Czekaj, ja źle poszedłem, pojechałem chyba za daleko. Mam dla ciebie Life Crystala również. Nie. Okej. Okay. Jest domek. Nie chcę nic mówić, ale jest pianino i bookcase. O, bookcase jest! Dobra, ej, to może pójdziemy jeszcze dzisiaj po świecie, pochodzimy i zbierzemy książkę, to wtedy ci zrobimy tę taką na summonera jakąś, która ci tworzy barierę. Akcesorium jakieś. To by było fajne. Tu jest ten domek, nie? No, no. Czemu nie bierzesz statuetek? Czemu nie bierzesz wszystkiego? Pianino, bookcase, czemu nie bierzesz wszystkiego? Jak prawdziwy złodziej. No. Ale fajne, Ryfek, fajne. Tam już nic nie ma niżej. O, ja widzę rubin. Mało, ale jednak chyba wezmę. Jest kolejny domek tam. Byłeś tam? Na prawo? A nie widziałem.
łodzie taki. Może te water candle weźmiemy, też się chyba przydadzą, nie? Weź, 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 przyda się. Piranio, gin, może hook wyleci też. Ale czy będzie sens już? Nie, no, on jest jeszcze gorszy. No rzeczywiście, jakoś nie zauważyłem tego domku. No moje, no co mi zabiera? O, kolejna przywoływaczka do oczka. I teleportation potion, i to razy dwa. Dawaj, użyjemy kiedyś. Teraz? Bo dzisiaj. No, ale poczekaj chwilę. Ile masz zdrowia? 140. A, no, ja mam dla ciebie jeszcze ten. Proszę. Masz. Ale będę miał 160, okej? Okay? Aha, bo ty wziąłeś już jakieś. Dobra, nam. Dobra, tu. Bez różnicy. To ty tak robisz? Twoje te tak wybuchają? Tak, tak, te. Jakieś się tak bugują dziwnie w różnym oświetleniu. Fajne. To co, używamy? No no, tylko rubin wykopię, patrz, tutaj są 4 sztuki. Dobra, ja już lecę. Okej, okay, to ja już też używam. Jestem w podziemnej dżungli. Nowa ruda jakaś. A ty to już w ogóle z dupy. No też jestem w dżungli. Tak, o Jezu. Na dole. Ja na górze. Takie trochę dwuznaczne to było. Jezu. O, shrine. O, magma ore, zmieniła się grafika. Taka jest, taka inna trochę. Nie wiem, czy pamiętasz z healera, ale to inaczej wyglądało. A możliwe, no. Bez z Thorium moda, może na barda coś będzie. Ty, jest na barda! Jakiś piccolo jakiś. Staff of regrow. Ocarina! Jak z Zeldy jakaś. Co to mi się pojawiło? Jakiś diabeł dziwny. Nie! O, pszczoła. Nie, 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 ja chcę... Wziąłem to? Te magma aury chociaż? No nie wiem. Ore, ore. Ja bada, bada. Ej, powiem ci, że jakieś nowe moby są w piekle chyba, takie... Jakieś takie diabły strzelające, takie samuraje czerwone, nie wiem co to jest. Dziwne. Zrobię sobie z opala ten, nie? I weź może do tej najważniejszej skrzynki, odłóż wormhole, przyda się zawsze. Chodź tu, stój w tym miejscu jak ja, zobaczymy czy jest lepszy opal. Jest lepszy. No trochę. Dobra, masz hermeski. Dziękuję, chociaż nie mam miejsca już. To dam ci to. To zeszy. Też ci daje movement speed. Gdzie to? A, jest. O Jezu, 15%, to sporo. Sporo, sporo. O, Magic Mirror drugie w ogóle mam. Proszę. Ja też mam już. A, okej. Okay. No, wyleciało. To czekaj, to pójdziemy jeszcze. Ile mam odcinka w ogóle? 28 minut. No, to chodź, chodź, idziemy na prawo chyba jest dungeon. No, momencik. Tylko mam strasznie dużo syfu, nie? Ogarnę to, bo wyrzucam. Dobra, i gdzie idziemy? Na prawo. A no tak, bo w lewo byliśmy już do końca. I pianino jeszcze mogę gdzieś położyć. O, tu. Pianino. W sumie jestem bardem, więc powinienem umieć grać na pianinie, a nie da się. Lipa. Jakbyś tak mógł w bazie postawić pianino, pograć sobie, mieć zwiększone morale i iść na walkę, nie? Właśnie, ale Przed zabiciem Moonlorda pogram sobie na pianinie. Jakby na barda były takie itemy, takie wiesz, że stawiasz je w jednym miejscu i musisz cały czas w tym miejscu stać i powiedzmy zwiększasz. Ale jest coś takiego. Ale tak... Takie tak, samony jakby. Samony? No tak czytałem. No jak to... patrzyłem itemy dla barda, tak było napisane. O, kolejny meteoryt tu jest. No, spadł niedawno. A, to nam niepotrzebny. Czekam na ciebie. Okej. Okay. Ej, te meteor heady będą zarąbiste na Eater of Worlds. Wytną go moment. Co ty masz, hermeski i tak? No mam hermesy, tylko kurde, coś tak... Czekaj, poczekaj chwilę. Bo mam tutaj jakieś problemy chyba z FPS-ami, tak skacze mi dziwnie. O, dobra, chyba jest okej. Okay. Chociaż... No może tutaj przez ten biom. Właśnie tak dziwnie przez to, kurde. Chyba muszę parę ustawień pozmieniać.
Dobra. Nie, no zarąbiście mi się podobają te meteorytowe. Ja nie czuję różnicy. Możliwe, że będę chodził z nimi do końca tego pre-hard moda. Zobaczymy, bo wydaje mi się, że w piekle już coś zdobędziesz na summonera. To znaczy, o, jest ten biom. O. W tym biomie, o, jest nawet ten shrine, widzisz tutaj? Skrzynka jest. Ej, tu jest skrzynka, pominąłeś. O lol, no nie zauważyłem, co w niej jest? Taki akcesorium, zobacz sobie zresztą. A, i tylko to? No. W tym biomie pojawiają się przeciwnicy. Jezu, ale to dziwnie wygląda. Z których... O, jest jeszcze ten. Ty, chodź tu! Idę, idę. Co tam jest? Po pierwsze Life Crystal wezmę sobie, ale fajnie to wygląda. Skrzynka kolejna właśnie. Co w niej? Znowu to samo, ej. A, szkoda. O, zwykła skrzynka. Climbing close'y. Z tych przeciwników leci mi rzecz do zrobienia właśnie nowej przywoływaczki. Izoka Cthulhu, dlatego ja będę to raczej farmił, no nie wiem, poza odcinkiem. A jak się chyba to nazywa? To co mamy zdobyć na przywoływaczkę? O, jest ten. Jak to się nazywa? Dungeon. No to idziemy. Już ci mówię, jak to się nazywa. To coś, co leci z tych przeciwników. Aged Root Pot. I ile tego trzeba? Jeden. A, no to w sumie pewnie będzie jakiś super rzadki albo coś. Tak samo leci z tego, z Oka Cthulhu, nie? Demoni Kretina, raz na jakiś czas. W ogóle fajnie nam się dungeon tak wygenerował u góry. Takie, jak jakaś chata Szreka albo coś. No. Somebody wants to me. Dobra, to zbieramy książki i może jeszcze Waterbolt będzie na sprzedaż. Nie chodź za daleko. No spokojnie, nie ufasz mi. Skrzynka jest. Ja przejdę dalej, okej? No, kluczyk mam. Ten złoty. Co? No, tu jak? Była. I możemy parę innych z tego zrobić. A, w zwykłej skrzynce. No, no. Jakiś klucz oceanu, ale w mithrilowym kowadle się to robi. To do mimików chyba jest. No, tu już jest koniec mapy. Nie! Zawału dostałem. Puh. Ale serio, aż podskoczyłem. Ze strachu. Weź mi nawet nie mów. Do mnie leciał ten mój summon i też się obstrałem, że Dungeon Guardian idzie mnie zabić. Ała. Boże, ale mną tak poruszyło do góry, tak instynktownie, jak mnie walnęło. Dobra, to ja ci zrobię. Silver bary wziąłem w skrzynkach podwodnych. Zrobię ci tę książkę na ciebie, na twoją klasę. Dobrze. Bookcase. Jeden to. Proszek, znaczy Arcane Dust. 15 chyba. No, dobra. To do bookcase'a i jest książeczka? Jest. Okej. Okay. Przetestuję. Fajne, ej, fajne. What the fuck? Co się stało? Co to jest? Pojawiło się przy tobie? Aha. Nie. Masz. Na jedną minutę. Co to jest? Ja ci mówiłem poza nagraniem, przetestuj sobie. No mi nie działa, mam maksymalną liczbę minionów. Aha, to ci jako minion zaliczę. Tak. Lipa trochę. No czekaj, odwołam te meteoryty, przywołam 3. Strasznie dużo many to bierze, znaczy dużo, nie mam tyle. 25. Zwiększę sobie właśnie, mam tych gwiazdek. Masz to jeszcze. Dobra i... no jest. Nawet fajne, jakbym chodził z tym Shield of Cthulhu, nie? Odpycha przeciwników niby. Very strong knockback ma. Zarąbiste w sumie. No i to jest minion jeszcze. To jest nawet napisane, occupies a minion slot. Ej nie, spoko jest, spoko. Tylko jeszcze to się ulepsza potem. A było coś po prawej? Tam jak poszedłeś do końca? Nie, jest ocean od razu. I wziąłem ze skrzynek tylko sztabki. Ej, to się ulepsza z tym, z meteoryt barami i Soul of Night na trochę lepsze. No ale Soul of Night to już hard mode, więc no, do tego czasu no to jeszcze do tego czasu sporo. O, easy. Zobacz to. Zdobyłem. Oddaję, bo ja zgubię zaraz. Udam. Wszystko uprzątnę i zaraz chyba się noc robi, nie? No, ale chyba będziemy już kończyć. Mamy ile? 30... 34? 35.
35. Kurde, myślałem, że jeszcze to oko Cthulhu ubijemy. No, możemy na początku następnego ubić albo coś. Dobra. No to dziękujemy wam za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, widzimy się jutro. Trzymajcie się i cześć. Cześć, bye bye.